Powiem wam, że małe zaskoczenie dzisiaj mam, bo postanowiłem pomimo niedzieli wyjść i osłonić troszeczkę klatkę z przepiórkami, tak żeby tam nie sypało śniegiem, żeby było cieplej, dołożyć jeszcze im słomy, a tu taki ząb w szopie pełno śniegu i to nie jest śnieg przez to, że drzwi były otwarte, tylko no, przy opierzeniu dachu, przy gątach, gdzieś tam są szczeliny przy blasze falistej, a tak mocno sypie drobnym takim śnieżkiem, no sypkim, że wszystko wleciało do środka. I teraz trzeba to posprzątać. Plan jest bardzo prosty. Zabudujemy dwie otwarte ściany za pomocą poliwęglanu. Dotkniemy go nożykiem i wciśniemy najzwyczajniej w świecie pomiędzy dwa słupki na ścisk. Jeśli będzie na wcisk, jeśli będzie trzeba, to dokręcimy jakąś śrubkę, ale raczej powinno się trzymać i bez tego. Tam są takie rowki, w które jak wpadnie, to będzie ciężko wyjąć. Natomiast zostawiam taką szczelinę od góry, głównie po to, aby ta wymiana powietrza jakaś tam była zachowana, bo jest to dosyć szczelna konstrukcja i nie chciałbym, żeby się coś tam podusiło czy kisło. Do środka dołożymy dużą, grubą warstwę siana, robiąc taką misę, żeby trzymało dookoła te przepiórki, że tak powiem, odizolowane zarówno od ściany, jak i od podłoża. Jak się zbierają w większej grupie, to tam będą miały cieplutko. Wiadomo, jajek nie będą znosić, ale żeby nie przemarzały, żeby ich tam nie wychładzać za bardzo. Przez te gumowe rękawiczki tylko palce mnie bolą, ale mają tam już teraz taki dołek wyłożony. Mają gdzie siedzieć, grzebać się. Jedzenie zaraz dosypię, bo wieczorem im dawałem, ale przede wszystkim muszę pojdełko z wodą i wodę im tutaj dostarczyć. Zaraz zrobię butelkę ciepłą wodą dla jednych. Te oryginalne pojdełko typu dzwon dla drugich, tam też mają więcej siana. No jednak dwa tygodnie dużych chłodów, tak, to nie ma żartów i trzeba troszeczkę je tutaj, no, zabezpieczyć, żeby miały gdzie się schować. Jak widać, zarówno po lewej stronie nałożony jest taka warstwa izolacyjna na ten domek ich. Do środka im nie dawałem, tam wprawdzie należałoby, no, podnieść ten domek i wyciągnąć wszystko ze środka, bo tam nie czyściłem. Dobra. Zobaczymy jeszcze, co jest tam w środku, żeby później nie było dramatu. Czekajcie chwileczkę. Nie bójcie się. Nie jest źle. Ale czy nie jest mokre? Suchutkie. Wiecie co, ja wam to zabiorę stąd. Bo to jednak jest średniej jakości to wam. Dla was. Tak wiem, tu są robaczki. Zawsze były. Sypiemy jeszcze tu tą dziurę, żeby sobie tam nie zawiewało za bardzo. Wow! Co ty taka? Macie sianko. Mają sianko. Latają, trzepoczą, ale ogólnie bardzo sympatyczne ptaszki, takie czyściutkie. Nie wiem czemu kury mi się zawsze takie brudne wydają, a przepiórki mi się wydają takie czyściutkie. Gdzie wydaje mi się, że to jest tylko właśnie takie złudzenie. Bo przecież to są takie same kurki jak i inne. Ta jedna mała przepiórka Texas, za każdym razem kiedy tu jestem, tak się, taka z ciemnym tyłem się tak zachowuje. Lata, podskakuje. Ja nie wiem, czy to nie będzie kogutek właśnie jakiś taki nakręcony. No nic, zobaczymy, jak to wygląda. Ten obornik, to nawet go nie będę stąd wynosił, tylko rzucę go tutaj w ten kąt. Niech do wiosny się rozchodzi. Zasili mi po prostu delikatnie tutaj czereśnie. To jest dopiero mieszanina wzbogacająca glebę. Śnieg, który jak się roztopi, da wodę, no i obornik, który będzie tym wszystkim rozmakał i przenikał do gleby. A wbrew pozorom jest go tutaj całkiem sporo. To tylko tak wygląda, że jedna łopata obornika, ale jest skoncentrowany, mocny. Okidoki.
To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o przepióreczki ogarnięte. Tu, tam, sznurek zabierzemy spod nóg. Zerknijmy sobie, a jeszcze ten sianko sprzątniemy do szklarni. Otwórzmy ją. O, to najlepiej widać. Malutki prześwit był. Zobaczcie, jak niewielki. Taka maleńka dziurka, dosłownie jak na myszkę. Może i nawet mniej. Jak 5 zł. Jak połowa 5 zł. Drobna szczelinka przy drzwiach. W tym roku będę miał bardzo dużo takich siana wszędzie na ogrodzie rozrzuconego, drobnego. No ale niestety jak roznoszę i wnoszę do klatek, to wszędzie będzie, no tak to już jest. Hej, ja się biorę do roboty, bo muszę tutaj ten śnieg trochę poogarniać, a przede wszystkim zabezpieczyć elektronikę, na którą nie chciałbym, żeby coś naleciało, tak? Zwłaszcza te sterowniki i no wszystko to, co jest związane z obracaniem jajek, bo robić to od nowa to naprawdę jest dużo pracy i nie chciałoby mi się. Nie jestem w stanie tutaj poprawić teraz dachu. Muszę kupić po prostu takie pianki specjalne do wciskania i wpychać. Aczkolwiek to jest pierwsza taka sytuacja, więc też nie wiem, czy jest sens. Zobaczymy. Na razie się żegnam i do zobaczenia następnym razem.